Zapraszam Was na marketingowe podsumowanie miesiąca. Będzie o tym, jak może wyglądać przyszłość zakupów w internecie, czyli chociażby w ten sposób, jak widzicie tutaj z boku, ale będzie także sporo newsów w zakresie Facebooka, Instagrama, Twittera, TikToka. Zatem to wszystko, co Wam jest potrzebne do prowadzenia marketingu w internecie, w pigułce, to, co się wydarzyło w kwietniu najważniejszego. Zapraszam do oglądania tego materiału. Zacznijmy od Twittera, który pracuje nad opcją wstawienia do jednego tweeta zarówno materiału wideo, gifu, a także zwykłego obrazka. To na razie odkrył pan Alessandro Paluzzi, zauważył to u siebie na Twitterze. Twitter potwierdza, że nad taką rzeczą pracuje. Kiedy to zostanie wprowadzone, to jeszcze chwila czasu, ale jeżeli wam na tym zależy, to jak zwykle sugeruję sprawdzanie i update'owanie swojej apki. Zarówno Facebook, jak i Instagram pracuje nad opcją komentowania za pomocą naklejki z muzyką. Jak widzicie, na Facebooku już u niektórych osób jest ta opcja dostępna, czyli można skomentować coś za pomocą muzyki. Podobnie jest także na Instagramie, też u pana Alessandro Paluzzi jest taka możliwość, aby skomentować coś za pomocą konkretnej piosenki. Dajcie znać, czy także jest u Was już widoczne na Instagramie czy na Facebooku. Będę wdzięczny za taką informację. Już kiedyś Wam zapowiadałem, że YouTube wprowadza nową zakładkę w statystykach kanału, czyli pod tytułem badania. Ta opcja już przynajmniej u mnie jest widoczna na kanale. Można sobie sprawdzić, jak widzicie, przeglądać najpopularniejsze wyszukiwanie na YouTube. Proponowane według tematu można także sprawdzać to, czego wyszukują nasi widzowie. I to jest tak naprawdę kluczowa i fajna informacja, ponieważ dzięki temu będziemy wiedzieli, jakiego rodzaju content dalej budować, zwłaszcza jeżeli budujemy content związany z uczeniem kogoś w danym temacie, a być może nawet jeżeli prowadzimy innego rodzaju kanał na YouTubie, to też będziemy mieli podpowiedź, czego szukają dalej nasi widzowie. Niestety, jak widać, tu jeszcze nie ma opcji na Polskę, bo są wybrane tylko wybrane destynacje, no ale nie zmienia to faktu, że warto poczekać, popatrzeć sobie jeszcze, jak to się będzie rozwijało i sobie zaglądać, czy już pojawiła się opcja w języku polskim. Tu można sobie jeszcze zapisać poszczególne frazy, które byśmy przeszukiwali, więc warto tutaj zaglądać i sprawdzić, jak to działa, bo to na pewno pozwoli nam lepiej tworzyć treści na YouTubie. Zostając jeszcze przy lepszej jakości tworzenia materiałów zarówno na YouTube, jak na TikToku, pamiętajmy o napisach, których rzadko chce się je robić, ale one zdecydowanie zwiększają atrakcyjność naszych filmów. YouTube udostępnił taką opcję, że można zlecić komuś na zewnątrz tworzenie napisów do naszych materiałów wideo. To wygląda w ten sposób, że jak wejdziemy sobie w uprawnienia, możemy sobie dodać osobę, która będzie miała funkcję na naszym kanale tylko edytora napisów, czyli będzie mogła te napisy nam dodawać, a nie będzie mogła przeglądać innej treści. A jeżeli mówimy o TikToku, to TikTok na razie w języku angielskim ogłosił uruchomienie automatycznych napisów. No pewnie na język polski jeszcze trochę poczekamy, ale są do tego też inne apki, które pozwalają Wam tworzyć napisy automatycznie i wtedy można sobie taki film zapisując wyedytować i dopiero wrzucić do TikToka już z gotowymi napisami. Bardzo ciekawą funkcję testuje Instagram. Jak widzicie, będziecie mieli możliwość przypięcia maksymalnie 3 postów u siebie na swoim wallu, więc to też fajnie będzie wyglądało, jeżeli tworzymy jakąś historię na naszym wallu, to będziemy mogli w ten sposób sobie poprzypinać te posty i one nam nie uciekną, więc sprawdzajcie, czy te funkcje już macie do samego u siebie. Robimy prywatę, więc jeżeli Wy jeszcze nie widzieliście, nie słyszeliście o moim kursie na temat marketingu i reklamy internetowej, zapraszam na stronę marketingnaludzie.pl. Możecie zobaczyć kurs, możecie zobaczyć cały plan kursu, możecie zobaczyć opinię. Możecie także przetestować sobie, obejrzeć jedną lekcję. Możecie także kupić ten kurs po prostu na 14 dni. W momencie, kiedy Wam się to nie spodoba, to macie 100% zwrotu gotówki. Co się pojawiło? Pojawiło się dużo nowości versus to, co było rok temu. Pojawił się cały zestaw mówiący o tym, jak tworzyć materiały wideo, jak puścić kampanię reklamową na YouTubie, a co więcej, pojawiają się case'y. Za chwilę wrzucę kolejny case study z sklepu internetowego, pokazujący, jak bawić się grupami docelowymi, więc zapraszam, jak jeszcze nie byliście.
Instagram idzie za ciosem, skoro skopiował TikToka, to tak samo będzie kopiował to, co się dzieje na TikToku i to, co się sprawdza. Skoro TikTok daje możliwość tworzenia coraz dłuższych materiałów wideo, to tak samo, jeżeli tworzymy Reelsy, będziemy mogli teraz tworzyć Reelsy nie tylko 60-sekundowe, ale także i 90-sekundowe. A jeżeli już jesteśmy przy TikToku i posiadacie TikToka, to możecie już sobie odpalić taką funkcję, w której będziecie mogli sprawdzić, kto przeglądał wasze konto na TikToku. Bardzo fajna opcja, od razu wam się wyświetlą wszystkie osoby, które wchodziły na wasze konto na TikToku i będziecie mogli zobaczyć, kogo zaciekawiła wasza historia tam opowiadana. Czy to będzie rewolucja w zakupach? Wydaje mi się, że może tak być, bo raz, że mocno nam się zakupy przez internet rozwinęły podczas pandemii. Dwa, jeżeli ten model zakupów przedstawiany tutaj przez Snapchata faktycznie będzie tak fajnie dobrany i tak fajnie realizowany, to może to wyglądać naprawdę, naprawdę zacnie, bo do tej pory było pokazywane to w formie takiej, jak można sobie przymierzyć buty, czy też ewentualnie przymierzyć okulary, a w tym momencie będziemy mogli przymierzyć tak naprawdę cały strój na siebie, więc no może to być naprawdę zacnie. Widzicie, to jest nawet dopasowana ta noga, która to jest sukienka dosyć prosto, teraz to się trochę tak jakby wygięło, więc ten algorytm może naprawdę sprawnie działać. To już jest testowane oczywiście w Ameryce, gdzie ten Snapchat jest bardziej popularny niż u nas i na wybranych sklepach. Tu macie napisane, na których. Być może komuś z was udało się znaleźć jakieś inne materiały wideo, będę wdzięczny za linki, bo przygotowując ten materiał szukałem trochę na YouTubie, gdziekolwiek niestety nie udało mi się znaleźć tego, jak to działa w praktyce, ale jeżeli się jakieś takie materiały wam trafiło znaleźć i widzieliście, to wrzućcie w komentarzu link do tego. Być może ktoś już nagrał, jak to wygląda faktycznie. YouTube Shorts biją rekordy popularności. Tam jeszcze w ciekawostkach podpowiem wam, w jaki sposób YouTube będzie chciał jeszcze zwiększyć ruch na Shortsach. A skoro bije popularność ten sposób nadawania kontentu, to oczywiście trzeba pozwolić ludziom, żeby mogli zarabiać w tego rodzaju treści. Do tej pory ta opcja nie była dostępna, a teraz YouTube testuje wrzucania preroli przed Shortsy. To też będzie pewnie oznaczało, że te nasze reklamy być może będą musiały być nagrywane w pionie lub być może wirtualna rzeczywistość sama dopasuje poziomy ekran naszej reklamy do wersji pionowej. Nie sądzę, żeby to było z paskami czarnymi na górze i na dole, no ale jeżeli wy już widzieliście taką opcję i jak zwykle macie jakieś screeny, to też poproszę o jakieś info. Jak to się rozwinie i będą przykłady, to pewnie w kolejnym podsumowaniu będę mógł wam to pokazać, jak to wygląda w świecie rzeczywistym. No dobrze, zapraszam was do trzech ciekawostek. Snapchat jako pierwszy zrobił okulary do nagrywania. Teraz już mam wrażenie, że nie raz słyszałem o dronach do robienia selfie i żadnego tak naprawdę nie widziałem w takiej realnej sprzedaży, który byłby faktycznie skupiony tylko i wyłącznie do robienia selfie. No ale nad tym pracuje Snapchat. Czy mu to wyjdzie, to się okaże. Jak widać, nie będzie to ogromny dron, ale coś, co pewnie można schować w kieszeni, też pochowane te śmigiełka, tak żeby ich nie zniszczyć, więc no zobaczymy, czy to tak w ogóle się przyjmie i sprzeda. Jeżeli mówimy o Instagramie, to Instagram schował w opcji wyszukiwania ostatnio wyszukiwane hasztagi, czyli ta funkcja już jest wycofywana z Instagrama, więc jeżeli wam na tym zależało, no to sorry. No a jeżeli mówimy jeszcze o YouTubie, to tak jak mówiłem, to popularność shortsów bardzo mocno pnie się do góry, więc też na apkach będziemy mieli możliwość zobaczenia trendujących, modnych shortsów. Będzie taka podpowiedź, gdy będziemy chcieli sobie przeglądać różnego rodzaju materiały wideo, no to oprócz proponowanych filmów, to będziemy mieli też proponowane shortsy. Mam nadzieję, że to wszystko wam się spodobało. Tradycyjnie dziękuję, że wytrwaliście do końca. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie oczywiście lajki, komentarze i udostępnienia. To zawsze pozwala mi stwierdzić i umocnić się w tym, że materiał wam się spodobał. Zwiększa mi to zasięgi. Jest taka sytuacja, wiecie, win-win. Dzięki, udanego miesiąca. Trzymajcie się, cześć.